papież jest nieumylny. Sądzę, że każdy z nas spotkał się z tym zagadnieniem, z tym nieraz wielkim problemem dla niektórych, jak rozumieć nieomylność papieża. I myślę sobie, że wokół tego tematu narosło tyle jakichś niedomówień, tyle fałszywych opinii i w ogóle takiego braku zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi, że to jest takie idealne pytanie, idealny temat do kolejnego odcinka z cyklu Zakręcone Pytania. Dlatego serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. A pogoda jest dość jesienna. Dzisiaj jedziemy we mgle, mało co widać, no ale tak też wygląda to nasze życie, że czasami chodzimy po omacku, czasami gdzieś mgła zakrywa nam różnego rodzaju sprawy, no i warto wtedy szukać oświecenia i dlatego również ten cykl Zakręconych Pytań, aby pomóc pewne rzeczy zrozumieć. Dlatego bierzemy się już za to dzisiejsze pytanie. A skąd to się wzięło? Skąd wziął się ten temat? Tak naprawdę, no od Waszego pytania. Dlatego za chwileczkę już ją Wam przeczytam i opowiem, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej dzisiaj będziemy rozmawiać. I oto właśnie to dzisiejsze pytanie. Zadam kontrowersyjne pytanie. Ostatnio w mediach szerokim echem odbiła się decyzja papieża Franciszka o błogosławieństwie par homoseksualnych. To przecież końcowy akt każdej mszy świętej czy podczas wystawiania Najświętszego Sakramentu, a mam wrażenie, że ludzie błędnie to interpretują jako rodzaj zawarcia aktu małżeństwa. Proszę księdza o odniesienie się do tej sytuacji. Bóg zapłać. I odpowiedź do tego komentarza pewnego użytkownika internetu 2973, bo tak się podpisał. Nieomylnego papieża wybrał Duch Święty. Jako katolik musisz wszystko przyjmować bez krytyki, co on da do wierzenia. Jeśli nie zgadzasz się choćby z jednym zdaniem jego nauki, to sam wykluczasz się z tego kościoła. I oczywiście odpowiedź tego użytkownika internetu 2973, no to widać, że to ktoś tutaj specjalnie tak napisał i próbuje pewne rzeczy wyśmiać, a może po prostu nie rozumie właśnie tej nieomylności papieża. Więc zacznijmy od początku, najpierw od tego, co dał nam papież Franciszek w postaci tej możliwości błogosławieństwa par homoseksualnych. I tutaj z wypowiedziami papieża Franciszka jest nieraz tak, że one są bardzo nieprecyzyjne, często nieprzemyślane. Nie wiem, co leży u tych podstaw. Nie chcę się zajmować teraz papieżem Franciszkiem, bo jest to, myślę, ostatnio bardzo trudny temat. Ja natomiast wierzę bardzo mocno w asystencję Ducha Świętego i to, że Pan Bóg różnymi drogami prowadzi, ale potrafi i tak ze wszystkiego wyprowadzić jakieś wielkie dobro. Więc trzeba ufać Panu Bogu. To jest papież. Papieża trzeba szanować, papieża trzeba kochać. Natomiast nie ze wszystkim należy się z papieżem zgadzać. I to nie jest tak, jak napisał przed chwilą właśnie użytkownik internetu w tej odpowiedzi do komentarza, że jeśli coś nie wierzymy tak, jak papież podaje, to się wykluczamy z kościoła. Nie. Papież jest człowiekiem, papież może się mylić jako osoba. Natomiast dogmat o niemolności papieża mówi o czymś innym. Ale, bo trochę wybiegłem naprzód, wracając do tych par homoseksualnych, papieżowi Franciszkowi oczywiście chodziło o rodzaj błogosławieństwa, takiego błogosławieństwa, jak choćby rodzice dają swoim dzieciom, gdy wychodzą gdzieś na zewnątrz. Idą do szkoły, robią znak krzyża, czyli życzą im szczęścia, błogosławią w imię Chrystusa, żeby Chrystus opiekował się nimi, żeby miał w swojej opiece. I nieważne, czy te dzieci będą posłuszne rodzicom, czy będą robić po swojemu, czy nieraz popadną w tarapaty, ten rodzic i tak kocha, i tak chce szczęścia swoich dzieci. I na tym to miało polegać. Nie na formie błogosławieństwa, tak jak w przypadku błogosławieństwa małżeństw sakramentalnych, ale błogosławieństwa ludzi jako takich. Każdego mamy błogosławić. Zresztą jest napisane błogosławcie, a nie złorzeczcie. Więc mamy być ludźmi, którzy obdarzają się nawzajem błogosławieństwem. Życzymy komuś szczęścia. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Błogosławieństwo wywodzi się z tego, że my życzymy komuś, żeby był szczęśliwy, żeby tego szczęścia zaznał. I to chyba chodziło papieżowi Franciszkowi. Natomiast, tak jak już mówiłem, z papieżem Franciszkiem czasami jest tak, że jego wypowiedzi są bardzo nieprecyzyjne, niejasne. Nie wiem dlaczego, natomiast później gdzieś są wyjaśniane. Później oczywiście tworzy się z tego różnego rodzaju zamęt, ale od tego Pan Bóg dał nam to, czyli rozum, żebyśmy umieli pewne rzeczy przesiewać, żebyśmy umieli z niego korzystać, właśnie dowiadywać się,
czytać, poznawać. Mamy też dzisiaj internet, czyli tak naprawdę dostęp do nieograniczonej wiedzy, gdzie można znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Więc to odnośnie tego pytania z dzisiejszych zakręconych pytań. Natomiast przejdźmy już do samej nieomylności papieża, żeby to wytłumaczyć. Kiedy papież jest nieomylny? Czy papież jest nieomylny właśnie w takich wypowiedziach? Oczywiście, że nie. Nieomylność papieża polega na czymś zupełnie innym. No to na czym? No to trzeba najpierw wyjść od sceny, która miała miejsce w połowie Ewangelii świętego Mateusza, scena pod Cezareą Filipową, kiedy Pan Jezus pyta się swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I oni odpowiadają, że jedni za Eliasza, jedni za Jeremiasza, jeszcze za innego z proroków. A później zadaje Pan Jezus to elementarne pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi Piotrowi, a ty jesteś Piotr, czyli opoka, bo do tej pory miał na imię Szymon. Kefas, greckie, łacińskie Petrus, czyli skała opoka. I Pan Jezus mówi, na tej skale, na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I tutaj w tym tekście i w tej scenie upatrują katolicy właśnie ten prymat papieża wśród wszystkich apostołów. Przez wieki papież nosił taki piękny tytuł pierwszy spośród równych. I rzeczywiście papież na przestrzeni wieków, czyli biskup Rzymu, no bo tam w końcu udaje się Piotr. Tam Piotr ponosi męczeńską śmierć jako właśnie biskup tego miasta, ten, który stoi na czele wspólnoty kościoła i każdorazowy jego następca jest właśnie traktowany jako następca świętego Piotra, każdorazowy biskup Rzymu i stoi na czele całego kościoła. I byśmy mogli oczywiście prześledzić tutaj bardzo mocno całą historię kościoła, jak to się wszystko rozwijało, ale by nie starczyło nam tak naprawdę czasu w tym kilkuminutowym materiale, więc odsyłam tych, których to interesuje, do historii Kościoła, historii papiectwa. Tam naprawdę można pewne rzeczy odczytać. No ale w każdym razie był biskup Rzymu, każdorazowy biskup Rzymu, traktowany jako następca świętego Piotra i z jego zdaniem się liczono. On niejako przewodził wspólnocie Kościoła. Jest nawet taka scena na jednym z soborów powszechnych, kiedy bodajże chyba papież Leon Wielki wysłał swojego legata, był jakiś spór, ten legat przyjechał, przeczytał list od Leona i wtedy wszyscy ojcowie soborowi powiedzieli, Piotr przemówił. No i to było pokazane właśnie, że ten Piotr, czyli następca świętego Piotra, czyli papież, biskup Rzymu, jest tym, który przewodzi, który gdzieś pewne rzeczy rozstrzyga. No i tutaj dochodzimy do ważnej rzeczy, że my w Kościele wierzymy, że jest taki coś jak asystencja Ducha Świętego, że Kościołem kieruje nie tyle, że papież jako osoba, czy jakikolwiek biskup, czy w ogóle jakikolwiek człowiek. Kościół jest wspólnotą wierzących, gdzie jego głową, tym, który założył Kościół, który stoi na czele Kościoła, jest sam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który posyła Ducha Świętego, aby oświecał Kościół, aby Kościół prowadził. I tak ważne jest właśnie w Kościele, żeby Ducha Świętego słuchać. No i stąd dalej przejdziemy do tego dogmatu o niemolności papieża, bo to jest też bardzo mocne i bardzo istotne. Więc mamy biskupa Rzymu, mamy papieża, który przewodzi wspólnocie Kościoła, z jego zdaniem się liczą. No i dochodzimy do wieku XIX, jest rok 1870. Jest zwołany Sobór Watykański I, który tak naprawdę nie odbył się do końca, ponieważ w 1871 roku do Rzymu wchodzą wojska Zjednoczonego Królestwa Włoch, zajmują państwo kościelne, sobór jest zrywany, papież ogłasza się więźniem Watykanu i tak naprawdę to, co gdzieś tam zaplanowali, jakąś reformę Kościoła, to się nie odbywa. No i w ogóle jest ciekawe pytanie, a gdyby ten sobór doprowadzić do końca, to prawdopodobnie świat wyglądałby zupełnie inaczej niż to miało miejsce, czyli pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, powstanie ustrojów totalitarnych, komunizmu, nazizmu, więc to naprawdę jest bardzo złożony temat i bardzo ciekawy taki do zastanowienia się, no ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj właśnie o tym papieżu. Więc w 1870 roku ojcowie soborowi ogłosili dogmat o nieomylności papieża i ten dogmat brzmi w ten sposób, że jeżeli papież przemawia ex cathedra, czyli z mocy swojego urzędu, czyli tego bycia następcą świętego Piotra, na mocy tego, co Pan Jezus powiedział Piotrowi, że tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz czy rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane, związane w niebie. Więc przemawia właśnie jako następca świętego Piotra, z mocą swojego urzędu. W jedności z wszystkimi biskupami świata, z całym kolegium biskupów, to w sprawach wiary i moralności papież jest nieomylny. Co mówi ten dekret? Co mówi ten dogmat? Właśnie to, że papież, gdy przemawia jako
głowa, widzialna głowa tutaj kościoła na ziemi, że przemawia właśnie jako następca świętego Piotra, przemawia w jedności z biskupami, czyli to nie jest zdanie tylko jego osobiście, ale całego kolegium biskupów, czyli następców apostołów, tak my wierzymy, że to są następcy apostołów, więc w jedności z tymi wszystkimi biskupami w sprawach wiary i moralności, wtedy jest nieomylny. Nie w sprawach fizyki, nie w sprawach obyczajowych, w żadnych innych sprawach, tylko w sprawach wiary i moralności jest nieomylny. I słuchajcie, do tej pory ten dogmat był użyty i ta nieomylność była użyta dwa razy. Czyli od 1870 roku do obecnie 2024 roku dwa razy papieże użyli właśnie tej nieomylności. I w przypadku dwóch dogmatów maryjnych, które tak naprawdę były już od wielu wieków w Kościele, tak naprawdę od samego początku, tylko je oficjalnie ogłosili, tak? Czyli zatwierdzili coś, co już i tak funkcjonowało w wierze ludzi. Więc sami widzicie, że ta kwestia nieomylności papieża jest bardzo jasna i precyzyjnie określona, kiedy tak jest, i wcale papieże do tego często się nie stosują. No bo jeżeli na przestrzeni prawie 150 lat użyto do tej pory dwa razy, no to słuchajcie, no to nie jest nadużywane, tak? Więc nie można powiedzieć, tak jak ten użytkownik internetu w tym swoim komentarzu, że teraz co papież poda, to my musimy w to wierzyć. Nie! Z papieżem można dyskutować, można polemizować. Zresztą w Kościele jest naprawdę wielkie pole do dyskusji. Nawet jeśli ktoś głosi jakieś, mówimy, heretyckie tezy, tak? To ma szansę z tych tez się wybronić, ma szansę dyskutować. To trwa naprawdę nieraz wiele, wiele lat, kiedy ktoś zostanie określony, że jednak to nie jest zgodne z nauką Kościoła. Można naprawdę przekonywać się. Zresztą w średniowieczu nawet tak to wyglądało, że zanim ktoś został oskarżony o herezję, oczywiście były pewnie nadużycia, ale tak oficjalnie, jeśli sięgamy do tych dokumentów kościelnych, miał szansę polemizować, dyskusja akademicka. Więc sami widzicie, że to naprawdę nie chodzi o to, żeby teraz patrzeć się w papieża i słuchać to, co on mówi jako wyrocznia, że tylko on ma rację, że to jest jakiś nasz taki guru, którego musimy słuchać i uwielbiać i w ogóle wywyższać go ponad wszystko. Nie. Papież może się mylić. I teraz weźmy znowu ten przykład z tego pytania o błogosławieństwo tych par homoseksualnych, że papież tak orzekł, ktoś może się z tym wewnętrznie nie zgadzać i ma do tego prawo i dalej pozostaje we wspólnocie Kościoła. Może na ten temat dyskutować, może rozmawiać, może przekonywać, może sam zostać przekonany, natomiast to nie jest związane z nieomylnością papieża. Papież musi, jeśli chce użyć tego dogmatu o nieomylności, przemawiać z mocą swojego urzędu, czyli oficjalnie zaznaczyć, że to jest właśnie na mocy tego urzędu. Musi to być w jedności z kolegium biskupów, więc to nie może być tak, że papież nagle coś wymyśli i powie, i teraz wszyscy w to musicie wierzyć. Nie, to musi być w konsultacji z tymi biskupami. To musi być naprawdę poprzedzone różnego rodzaju rozmowami. Może któryś z biskupów się nie zgodzić, tak? I w końcu musi to dotyczyć właśnie spraw wiary i moralności. I tutaj naprawdę ten dogmat zakłada wielką asystencję Ducha Świętego, że Duch Święty nie pozwoli na to, żeby jednak coś nagle zostało ogłoszone, coś, co jest totalnie sprzeczne z tym, co Pan Bóg chce. Że Pan Bóg to pokieruje, że zawsze w tym wszystkim znajdzie się ktoś, kto powie na przykład, nie, to jest niezgodne, tak być nie może, i przekona innych. W to wierzymy właśnie, że Duch Święty kieruje Kościołem. Więc tak ma się sprawa pokrótce oczywiście z tą niemolnością papieża. I oczywiście ktoś, kto nie jest katolikiem, ktoś, kto jest przeciwny katolicyzmowi, może się z tym nie zgadzać, ma do tego święte prawo. Ale też nie może zabraniać nagle, że my katolicy tak sobie to uznajemy, w to wierzymy, to jest dla nas bardzo cenne. Bo widzę w tych komentarzach pod filmami bardzo wiele takich negatywnych, to nie negatywnych, no bo z negatywną krytyką można się zgadzać, ale takich bardzo jadowitych komentarzy. Tak widać, że ktoś chce bardzo mocno dokuczyć, ośmieszyć w to, co my wierzymy. Szanujmy się nawzajem. Nie musisz w to wierzyć, ja nie muszę wierzyć w to, co ty uważasz, tak? Ale to nie znaczy, że mam prawo wyśmiewać kogokolwiek. Więc zapraszam do dyskusji, ale oczywiście takiej bardzo merytorycznej, bardzo kulturalnej, no bo też od tego to wszystko jest. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że cokolwiek wyjaśniłem w tej kwestii, że
coś ktoś się dowiedział i teraz już nie będzie brał tej nieomylności papieża, że papież jest nieomylny we wszystkim, co powie, i każda wypowiedź papieża, czy to w rozmowie prywatnej, czy w wywiadzie jakimkolwiek, że to jest oficjalna nauka Kościoła i że trzeba w to wierzyć, bo inaczej już się nie będzie katolikiem. Tak wcale nie jest. Można się nie wierzyć, można się nie zgadzać, można polemizować, jak najbardziej można szukać odpowiedzi, można myśleć inaczej. To dalej nie sprawia, że nie jesteśmy katolikami. Dalej jesteśmy katolikami i dalej uznajemy papieża, szanujemy. A papież, jak każdy człowiek, może się mylić. Nie myli się tylko właśnie w tych warunkach, o których powiedziałem. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku i oczywiście zachęcam i zapraszam do tego, żeby w komentarzach pisać swoje kolejne zakręcone pytania.